Witajcie widzowie, z tej strony Kuba Kuki, witam was w kolejnym odcinku. I to już szóstym z Minecrafta przetrwanie. Ostatnio jak pamiętaliście, to zniszczyłem tutaj domek, co tutaj leżał. No i tak pomyślałem, że będziemy kontynuowali tutaj jakby rozbudowę mojego domku. Tutaj tą górkę jakoś trochę poprawimy. Tutaj tą górkę sobie poradzimy, bo ta górka nie wygląda co dobrze. No jeszcze zanim zaczniemy, to chcę, żebyście zasubskrybowali kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. Możecie też napisać komentarz z propozycją na następny film oraz oceną tego filmu. No i też zapraszam was na nowo stworzonego Discorda. No powiedzmy, że nie nowo stworzonego, ale Discorda, na którego możecie wejść i na przykład mnie odwiedzić, więc zapraszam was teraz wszystkich do oglądania. Dobrze, znowu interfejsu nie włączę podczas jakby wstępu, ale no już nieważne, muszę iść spać. No tutaj, o dobra, taki dźwięk nam wystarczy. No jeszcze, zanim zaczniemy naszą akcję, to powiedzcie, co tutaj mogę zbudować. Propozycje dalej, co możecie, mogę przyjmować dalej propozycje. Po prostu napiszcie, co tutaj zbudować. Czy to jakieś stację kolejową, czy mural zrobić coś, czy farmę, czy coś innego, czy domek to powiększyć. Ale teraz przejdźmy może do tutaj poprawy warunków ogólnie, albo po prostu wyglądu domu. To będzie takie wejście. Ta górka mnie bardzo brzydzi, na serio, ta górka nie wygląda za dobrze. Łopaty nie chce mi się robić, więc z ręką wykopiemy. Ogólnie to mógłbym zrobić takie na przykład schody tutaj na górę, ale no to będzie dość czasochłonne. Tutaj bym musiał tak zrobić. O, to może być nawet dobry pomysł, po prostu, żeby schody zrobić na górę, żeby po prostu osadnicy mogli bez problemu to wejść. No i może tutaj zrobimy wieżę, może w następnym filmie, jeżeli się uda. Albo zrobimy jeszcze coś innego. Naprawdę mam dużo pomysłów, ale też jestem chętny do tego, żebyście mi też zaproponowali co zrobić, bo tak robienie cały czas po swojemu to jest trochę nużące i tyle. Ogólnie jeszcze remonty się nie skończyły, ale mi nie wiercą, ale i tak wolę być jakby przygotowany na to, że mogą w każdej chwili wiercić, bo przy przygodach drwala no to mogą zwiercić i potem muszę cały film od początku zrobić, a że tutaj nikt mi nie przeszkadza, no to bez problemu mogę zrobić po prostu sobie przerwę i tyle. Tutaj zrobimy takie schody, tak jak mówiłem, powtarzam się cały czas, ale no nie mam co gadać w ogóle, nie mam o czym gadać w ogóle. Tutaj zrobimy jeszcze takie wyrównania tego, tak żeby tą górkę dokończyć chociaż, a potem mam taki kolejny świetny pomysł, żeby dokończyć. Nie, naprawdę mam mnóstwo pomysłów, ale też chcę, żebyście wy na przykład napisali, co chcecie, żebym zrobił, bo to nie po prostu zachęca. No po co ja to gadam cały czas to samo, ale no nudno mi jest. No i właśnie teraz słyszycie, że mi wiercą. Więc dlatego się bałem nagrywać przygody drwala, bo mogliby mi tu wiercić. Tak to długo. Bum 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 bum, łubu dubu, dum 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 dum. Takie klasyk YouTube'a to robił. Tak to długo, bum 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 bum. Stawmy schody, niech na razie wyglądają dziwnie, ale takie jest przysłowie. Jeżeli coś działa, jeżeli wygląda coś na głupie, ale działa, to wcale to nie jest głupie, więc wyglądają na głupie te schody? Trochę tak, ale działają? Działają, więc to w ogóle nie jest głupie. Kończmy te schody. O, no i mamy takie ładne wejście na górę. Tutaj tą górkę możemy tak trochę wyrównać, żeby wyglądało trochę lepiej. Z tym możemy coś zrobić, bo to nie wygląda za dobrze. Tutaj ogólnie bym pomyślał na tym, żeby to tak wydłużyć. Schody przesunąć dalej.
Na pewno zrobić trochę niżej, żeby tą wieżę zrobić. Planuję tutaj właśnie zrobić taką jedną wielką wieżę, taką strażniczą. Ten bok będę musiał cały wykopać, bo w ogóle wygląda przerażająco. Nie za dobrze. Ogólnie to, jeżeli się postaram, to będzie naprawdę to świetnie wyglądać. Jeżeli zainwestuję sporo czasu, czyli będzie gdzieś około 50 odcinków, nie, no żartuję. Tyle to na razie nie planuję zrobić, ale być może zrobię tyle, jeżeli ta seria oczywiście będzie cały czas pozytywnie i ciepło przyjmowana, to wtedy na pewno zrobię więcej, a tak no to na razie muszę zajmować się innymi seriami. O, tu mogę zrobić takie ładne coś. Tutaj sobie zrobię takie coś. Ała, kurka, wodna cały czas spadam. Nie wiem, co to będzie w ogóle, ale... Tu zrobimy takie... Takie ładne wybrzuszenie, bym powiedział. Chociaż nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Jakiś monolit to raczej będzie. No i tutaj raczej już... Będzie cały jakby brzeg taki ładny. Tu będziemy musieli całość wykosić. O, to możemy zrobić tak podobnie, tylko że będziemy musieli tak pod kątem zrobić. Tu będziemy musieli zrobić tak. To wydobyć, tu zrobić tak. Kurka wodna, spadłem znowu. No i to jest problem właśnie budowania do góry. No i zaraz kliknę w ogóle zakończenie filmu. Teraz jak to postawić, żeby... No właśnie tak nie było. Czekaj, a co gdyby zrobić o tak? Tak. I... Tak, o i teraz to wygląda świetnie. Teraz to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tylko tutaj bym musiał tak skoczyć, żeby to... Tutaj chyba więcej ogólnie bym schodków musiał zrobić. Tu zrobię tak. Tak. No, nie wyszło za bardzo. Hop. Wiem, że jakbym to wykopał normalnie, to bym szybciej to potrwało. Ale no, niestety na to nic nie poradzę. Ej, tutaj też mógłbym zrobić takie wybrzuszenie, ale no... Jakich rozmiarów wtedy zrobić tą wieżę taką? Co będzie... Chciałem ogólnie, żeby tak kwadratowa była ta wieża, tak żeby... Pasowało do ogólnie tej kanciastości tej gry. I chyba będę musiał więcej schodków dorobić. Ups. Dobra. Nie chce mi się po to poręczyć, będzie to długo trwało, ale najważniejsze po prostu to skończyć. Bo to naprawdę według mnie będzie wyglądało genialnie, jak tak. Zrobię w tą stronę taki zakręt, zamiast robić takiego niepotrzebnego slalom. Taki niepotrzebny slalom. Tutaj jeszcze będzie tak z kamienia to zrobione, taka ścianka. Myślę, że to może być dobry pomysł na zrobienie tego. I ogólnie to teraz wygląda... O tak. No, mi się wydaje, że to... Że to nie jest cudo świata, ale... No, może się dość ciepło przyjąć takie... Taka zabudowa. Tutaj będziemy musieli jeszcze tutaj... To dość wyrównać, żeby to wyglądało normalnie. Tutaj tą ściankę zrobić, tutaj obliczyć długość tego i sprawdzić, jakich rozmiarów zrobić tą wieżę, więc
Więc nie będziemy tutaj dłużej kombinować, więc chcę wam podziękować widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Jeżeli tak, no zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. No możecie napisać też komentarz z propozycją na następny film albo z oceną tego filmu. A jeżeli jesteście ochotnikami, to możecie wejść na mojego Discorda, który link znajdziecie w opisie, więc to był Kubakow, was wszystkich żegnam, na razie.